No cześć kochani, witam was wszystkich. Serdecznie witam wszystkich na moim kanale. No i bardzo się cieszę, że znowu mogę coś dla was fajnego nagrać, dlatego że dzisiaj jest znowu piękna pogoda, więc pomyślałem sobie, że użyję tej pięknej przyjemności i nagram coś bardzo miłego, żeby wam pokazać na temat tego miejsca, gdzie mieszkam i gdzie przebywam. To miejsce, które widzicie, to jest właśnie Elbphilharmonia. Tam wybierzemy się zaraz za chwileczkę. Dzisiaj będę to robił po polsku, dlatego że pomyślałem sobie, że bardzo chciałbym to zrobić po polsku. Z tego względu, że językiem ojczystym jest mój polski, który bardzo kocham i chyba najbardziej mi się rozmawia najbardziej naturalnie tym językiem, więc pomyślałem sobie, że skorzystam z tej wielkiej przyjemności i zrobię to wszystko po polsku, dlatego żeby aby móc siebie zobaczyć i zobaczyć, jak to na was wywrze. Idziemy teraz w kierunku Elbphilharmonii. Musimy teraz sobie przez most i około 500 metrów zbliżymy się do miejsca, gdzie będziemy wchodzić do głównego wyjścia przy Elbphilharmonii. Proszę zobaczyć, jaka piękna pogoda i piękne miejsce, w którym jesteśmy. Tutaj widzicie, to jest miejsce, które nazywa się Speicherstadt, gdzie tłumaczę na język polski, oznacza magazynownia towarów, czyli jak kiedyś statki tutaj przyjeżdżały do Hamburga, było miejscem, gdzie statki tutaj przyjeżdżały i były rozładowywane oczywiście, nie? Ręcznie i maszynowo. Miejsce, które się zbliżamy, tam jest na horyzoncie właśnie. To na pewno ślicznie wygląda przy takiej pięknej pogodzie i dlatego właśnie chciałem, abyśmy użyli tą pogodę, żeby móc sobie to zobaczyć, bo jest przecudownie, gdy słoneczko świeci. No ja jestem fanem słoneczka, więc wykorzystałem tę okazję, żeby to dzisiaj nakręcić. Straży pożarnej wodnej oczywiście. Kolor międzynarodowy, więc tutaj nie można się pomylić. Wieterek się wieje, więc jeżeli są jakieś szumy, to przepraszam, ale postaram się omijać jakiekolwiek zakłócenia, które nam będą tutaj towarzyszyć. Ja tu już mieszkam 23 lata i do dziś mam takie wrażenie, że jest tutaj po raz pierwszy, dlatego że to miasto jest tak duże, ma dużo do zaoferowania, jest przepięknym miastem i jest po prostu gdzie wyjść, więc mam nadzieję, że któregoś dnia będziecie w stanie odwiedzić to miasto i być może mnie spotkać, może wam, wtedy ja wam coś pokażę, to jest bardzo fajnego w tych miejscach. Bardzo fajne miejsce, na które zawsze zwracam uwagę, to jest to miejsce, które teraz widzicie. Tutaj fajne foty wychodzą. W ogóle wygląda przecudownie. Spójrzcie. To jest taki kanał. Oczywiście to jest odnowione miejsce, ale dalej przypomina z taką bardzo starodawną część Hamburga. Bardzo lubię być w tym miejscu. Ma specyficzny klimat, kiedy się na to wszystko patrzy. Spójrzcie. Woda jak to woda, nie? To jest miasto portowe, to nie jest szczególnie aż tak czyste, no ale na pewno nie chciałbym się kopać, ale są osoby, które to robią, więc każdy jest odpowiedzialny za siebie. Tutaj są kuteczki zakochanych. Ja niestety jeszcze nie mam tej kobiety, której szukam. Chociaż były szanse, no ale po prostu na ten dystans, który jest między Polską a Niemcami, no to no niby jest blisko, ale wiecie jak to jest. Dzisiaj, że to jest 21 stopni, bardzo przyjemnie, więc idealny dzień. Przepraszam za wiaterek, który teraz zawiewa, być może szkodzi dźwiękowo, ale będę się starał głośno mówić. No, to miejsce, w którym jesteśmy, to jest bardzo szczegółowe miejsce, dlatego że tu jest dużo biur,
dużo miejsc takich bardzo ekskluzywnych. To nie jest miejsce na moją kieszeń. Tutaj są duże biznesy i w ogóle i ludzie, którzy naprawdę mają pieniążki. Te miejsce, które tam widzicie. Okej, tam będziemy chodzić. Miejsce naokoło całego budynku, czyli jest w połowie. Nie wiem, ile tam jest metrów. Ale ten budynek, który widzicie, jest jednym z najdroższych budynków Europy, dlatego że tutaj zainwestowano porządnie. Około 86 milionów. Okej. Wejście do tego budynku jest darmowe, więc teraz pójdę po bilet. Muszę przejść przez tą kasę, przez te wejścia specjalne, które tam widzicie. No i będę wam na bieżąco mówił, jak to wszystko wygląda. Ja o tym wiem, o tym budynku, więc prześmij się kawałeczek. Tak właśnie wygląda główne wejście do tej kasy. Trzeba pójść po bilecik. Tu się go zabiera w tym miejscu. Can I get one ticket? Contact. I'll take it, Peter. Okay. Teraz dostałem bilet. Ten bilet muszę później zeskanować i wejść tutaj do środka. Ok, zobaczymy. No, teraz będziemy jechali głównym wejściem. Tymi ruchowymi schodami, które mają ponad chyba 60 metrów. No i bierze się na prawie główną część widokową w tym budynku, więc jak wspomniałem, te miejsce zostało zbudowane przez architektów szwajcarskich, więc jest bardzo ekskluzywne. Tutaj są koncerty, filharmonii. Ja, this out, chyba. Ja. Troszeczkę to potrwa, może to jest chyba 3-minutowa przyjażdżka po tych schodach. Ludzie machają, bardzo przyjaźni, dużo turystów. Więc jesteśmy bardzo w turystycznym miejscu. Myślałem z początku, jak kiedyś byłem po raz pierwszy raz, że to są światełka, ale okazuje się, że to są tylko po prostu szybki wstawione tutaj w ścianę, które tak reflektują na skutek tego światła, które tutaj jest, że wydaje się to być, jakby to były lampy, ale to są zwykłe szkiełka. Ściana jak ściana. A ten efekt. Spójrzmy w dół. To już jest tam parę metrów w dół, więc nie chciałbym stąd skoczyć. No kochani, podjeżdżamy tutaj zaraz do pierwszego punktu widokowego, który już widać. Podejdziemy sobie troszeczkę bliżej. Oczywiście ja wam pokażę lepsze miejsce troszeczkę wyżej, gdzie będzie widać cały Hamburg dookoła, a szczególnie port. No więc zbliżamy się do pierwszego punktu widokowego, który jest chroniony tą grubą szybą, aby z niego nie spać. Ja mam troszeczkę lęk wysokości, więc zawsze mam problemy, żeby podejść do tej szyby, ale udaje mi się. Drugą część schodów ruchomych. Które są krótsze. Ściany są tego samego typu, czyli cały czas ten styl. Mam szczęście dzisiaj, dlatego że dzisiaj jest czwartek, więc szczególnie dni takie jak piątek, od piątku do niedzieli lub dni takie, gdzie są niewolne od pracy, wtedy jest masa ludzi, więc naprawdę trzeba się przyciskać, jest dosyć tłoczno i czujemy się jak w Chinach podobnie. Więc
Dzisiaj jest o wiele mniej ludzi, więc o wiele lepiej, przyjemniej się chodzi, więc nie ma takiego tłoku. Choć mi to już nie przeszkadza. No, tak wejście właśnie wygląda w taki sposób. Pokażę wam miejsce, gdzie wchodzi się na główną salę koncertów, gdzie niestety trzeba mieć bilet na daną godzinę i na dany koncert, żeby móc tam wejść. W tej chwili wszystko jest zablokowane, więc nie ma szans, żeby tam wejść, ale przynajmniej pokażę wam wejście, jak to wygląda. Te ściany, które widzicie, to są zrobione w stylu marokańskim, czyli taki specjalny granit wprowadzany z Maroko, który jest bardzo drogi, który daje taki efekt tutaj, który widzicie. Ja bym to nazywał wcześniej, bo kiedyś pracowałem oczywiście na budowach i różnych rzeczach, więc patrząc na te ściany, wydają mi się niedomalowane, ale to jest taki efekt, który właśnie ma być, więc spójrzcie, co mam na myśli. Szkła przesuwane na ziemi, to są chyba otwarte raczej w dni bardzo słoneczne, żeby tutaj był przebieg oczywiście w lato. W tej chwili jest, mamy czerwiec, więc pogoda jest zmienna, chociaż dzisiaj jest wyjątkowo, ale nie jest taka pogoda, żeby się jeszcze człowiek dusił, więc te drzwi tutaj, które widzicie, są jeszcze zamknięte, będą przesuwane wkrótce, więc będą na pewno wkrótce otwierane, kiedy pogoda się jeszcze ociepli, żeby był lepszy przebieg, więc tego. No, te drzwi są potężne, są ciekawo zrobione, spójrzcie. No nieźle musiały kosztować, na pewno są solidne. O, i nawet są dosyć grube. Spójrzcie. Dosyć grube. No nie wiem, mają na pewno 4 cm głębości czy 5. Dosyć grube są. No i na takich suwakach tutaj na suficie widać, że solidna robota. No musiało to ostro kosztować. Druga strona tego samego miejsca też jest ogrodzona szkłami. Więc tutaj w tym miejscu, gdzie teraz jesteśmy, tutaj nie ma wiatru, więc jest bardzo przyjemnie. No niestety nie jestem w stanie wam pokazać sali koncertowej, jak to wygląda, ale byłem tam z miesiąc temu i byłem zszokowany, dlatego że akustyka w tym miejscu jest zrobiona jedna z najlepszych na świecie, dlatego że naprawdę włożą tutaj pieniądze i wielką pracę, aby to miejsce koncertowe było jak najwyższej klasy, jeżeli chodzi o dźwięk i o wygodę tego wszystkiego. Ok, teraz przyjdziemy się na zewnątrz. Zobaczymy jak wygląda port z góry. Aby móc wyjść na zewnątrz, trzeba przejść przez taki korytarz. O, jak tutaj wiatr daje czadu teraz bardzo mocno. Ciekawe, czy będzie mnie słychać. Ok, jesteśmy teraz na zewnątrz. Spójrzcie, jaki przecudowny widok. No, dosyć wysoko. Nie wiem, ile to jest metrów. Na pewno to jest 40 do góry. Odczuwam tę wysokość. W tamtą stronę, czyli po drugiej stronie Elby, rzeki, jest druga część miasta Hamburga, czyli nazywa się Harburg. I tam druga część Hamburga jest dosyć potężna, więc jeśli chodzi o rozległość miasta, to jest bardzo wielki. Ok, zbliżamy się teraz do najlepszego punktu widokowego, który jest tuż przed nami. No niestety słoneczko znikło i za chmurami. Wieża telewizyjna, na której jeszcze nie byliśmy, ale która jest ogólnie w tym miejscu. A tam wieża telewizyjna. Tu jest, jak tu widzicie, to jest też przecudowny widoczek. Widać główny ratusz, który jest w tamtym miejscu, ta zielona wieża. Stary budynek, który jest rozwalony pośród drugiej wojny światowej, o którym mówiłem wcześniej. Parę kościołów. No i oczywiście te miejsce, z którą przyszedłem wcześniej.
Tutaj się wyciszyło, dlatego że to z tamtej strony wieje wiaterek, więc jest sobie spokojnie. Jak wspomniałem wcześniej, słoneczko schowało się za chmurkami, niestety. No ale tak to jest, że nie ma się kontroli, więc cieszę się to, co mam, jak to mówię. Bo wiem, jak tutaj być. Przecudowne miejsce. Wiem, jak słoneczko świeci i widać to całe miejsce Hamburg. Masa turystów przyjeżdża zawsze do tego miejsca, dlatego że no, Hamburg jest miastem portowym, więc z tego jest znany, że tutaj można dużo zobaczyć, nawet rzeką, jakby nie było, nie? Bo miasto jest bardzo zielone, ma bardzo dużo mostów, ma dużo do zaoferowania, dużo parków, więc no, jest pięknym miejscem, żeby móc zobaczyć. No i jest dosyć rozległym, więc jest gdzie pójść. Idziemy sobie dalej. Fajnie, że to miejsce jest za darmo, że tu każdy może sobie przejść. Nie zdziwiłbym się, gdyby to miejsce było płatne, dlatego że, jak sami wiecie, nie ma nic za darmo w tym świecie. Można dostać kopa w tyłek za darmo, ale żeby gdzieś wyjść, to nie ma tak dużo miejsc, więc tutaj polecam dla wszystkich, kto przyjeżdża do Hamburga i chciałby zobaczyć no dużo, nawet i bez pieniążków, więc zapraszam wszystkich. No jest taka godzina, że dużo ludzi jest w pracy. Pogoda nie jest aż taka przecudowna, więc jestem ogólnie zdziwiony, że jest tak mało turystów dzisiaj, bo zwyczaj jest pełno. No nie idzie tu przejść. Pokażę wam teraz miejsce, co można z tego miejsca sobie kupić. Zabiorę was teraz miejsce pamiątkowe, gdzie można sobie kupić jakiś mały podarunek z tego miejsca. Okay, tam byliśmy na tej wieży ostatnio, byłem na samej górze, więc doskonale ją widać tutaj stąd. No nie wydaje się być daleko. Okej, okay, nie pamiętam, gdzie to było, ale tutaj gdzieś było wejście, żeby móc zobaczyć te miejsce pamiątkowe. Chyba z tamtej strony, więc okej, okay, wrócimy. No, wychodzimy teraz z budynku, zejdziemy w dół, troszeczkę zrobię fajne, ciekawe ujęcie. Czas, żeby opuścić ten budynek teraz. Więc wracamy tą samą drogą, co żeśmy przyjechali. No niestety słoneczko zaszło. O, coś tam wychodzi. Tylko na chwileczkę. No jest troszeczkę stromo. Fajny jest efekt, odbija się od sufitu. Ludzie się uśmiechają cały czas. No, spójrzcie jak stromo. No, nie zagrywa się przy wejściu. Za chwileczkę wychodzimy z tego górnego wejścia. Czas, aby wyjść z tego budynku. Zobaczymy, ile jesteśmy w stanie zobaczyć tego budynku z zewnątrz. Czyli przednią stronę widzieliście, tylko że wschodniej strony jeszcze nie widzieliście, więc byłoby fajnie ją zobaczyć. Spójrzcie na te okna. Bardzo ciekawe zrobione. Te miejsce w ogóle wygląda, jakby było wielkim żaglem. Tak właśnie miało tutaj wyglądać. W tym oto właśnie miejscu też jest jeszcze hotel, który jest dla gości czynny 7 dni w tygodniu, jakby nie było, nie? Więc ekskluzywne miejsce.
inny hotel. Wszystko się tutaj ma na miejscu, więc nie trzeba szukać. Na pewno jest pięknie. A teraz właśnie idziemy z boku, co możemy zobaczyć. Ten dźwig, który tu widzimy, to jest miejsce na pewno też pamiątkowe, dlatego że te dźwigi są już nieużywalne, to są stare dźwigi. Więc one są tutaj zostawione po to, aby po prostu było dekoracją tego wielkiego budynku, w którym jesteśmy. Chyba nie można jeść więcej naokoło. Mam takie wrażenie. Tutaj właśnie przed wejściem do Filharmonii, wzdłuż tej ulicy, znajdują się biura i dużo kafei, na których można sobie właśnie wyspoczywać, posiedzieć i mieć wspaniały widok. A to oto perspektywa z przodu Filharmonii. Przepięknie to wygląda, prawda? No to tyle z tego miejsca. Mam nadzieję, że wam się podobało. Chętnie zapraszam, jak będziecie w Hamburgu, to polecam to miejsce. Nazywa się Elbphilharmonia, która jest w porcie. Nie da się po prostu jej nie zobaczyć. Więc zapraszam was wszystkich chętnie do tego miejsca. Fajny robi się efekt, kiedy się zmienia, kiedy słońce pada na te okna. Facet chyba puścił korzenie, zobacz sobie, stoi cały czas. Świetnie mu to idzie, tylko że no chyba może jakiś buddysta. Schodzimy troszeczkę niżej portu, aby mieć dobrą perspektywę na Filharmonię. Dlatego, że właśnie zobaczyłem, będąc tam na górze, że jest możliwość chwycenia jej właśnie w taki sposób, który teraz właśnie ją zobaczycie. Spójrzcie. No, nie jest przepięknie? Zobacz, jaki piękny widok. No, muszę powiedzieć, że bardzo pięknie wygląda i odbija się w tym niebie niesamowicie. Śliczna jest. Jak Filharmonia. Więc przejdźmy się teraz na dół, zobaczymy, czy uda nam się podejść jeszcze bliżej. Chciałbym wam podziękować, że spędziliście czas ze mną, że mogliście się przejść i zobaczyć, jak to wygląda Filharmonia Elbe w Hamburgu. To jest ostatnie nasze spojrzenie w tym miejscu, więc dziękuję wam wszystkim, że byliście ze mną. Mam zamiar wam pokazywać więcej z tego miasta, dlatego że tu jest dużo do ciekawych miejsc, w których was chętnie zaprowadzę. No i cieszę się, że to mogę robić, dlatego że zawsze o tym marzyłem i czuję we krwi, że mam coś takiego w sobie, że chciałbym to robić. Tylko oczywiście, tak jak każdy z nas, są pewne granice, gdzie człowiek troszeczkę się jeszcze nie jest taki pewny z tym wszystkim, co robi. No ale jak to mówią, praktyka czyni mistrza, więc mam nadzieję, że to, co mówię, spełni się. Więc dziękuję wam bardzo ślicznie. Zapraszam was na następny raz, który będzie krótko, za parę dni. Mam zamiar przejść się, pokazać wam duży ogród w Hamburgu, który nazywa się Plattenblum, gdzie ludzie z Hamburga często przychodzą z rodzinami, odpoczywają oraz spędzają miło czas każdy dzień w tygodniu, bo jest potężne miejsce, gdzie można sobie wypocząć, posiedzieć nad wodą, być w tej ciszy i nie poszukać tej metropolii, w której się wszyscy znajdujemy, bo wiadomo, ona nas męczy. Więc do następnego razu, dziękuję jeszcze raz, pozdrawiam was wszystkich. Cieszę się, że mam pięknego dnia.
reszty tygodnia, cokolwiek tam u nas jest. Jeszcze raz, cześć. Ojej. Zobacz jak buja, czuję się jak było w ziemi. Ale wali. Chyba jeden z statków ruszył lub przepływał obok, więc dlatego tak wszystko się poruszyło. Ten most jest, no to wszystko jest ruchome. Poczułem adrenalinę. Jestem zaproszony na jeden z tych statków, który wam teraz pokażę. Okazało się, że jest jedno miejsce wolne. Dostałem darmowy bilet od znajomych, więc idę tam. Bo dzisiaj będzie przyjażdżka po Elbe wieczorem, więc tego jeszcze nigdy nie robiłem. No i będzie jakaś muzyka i w ogóle wszystko inne, więc na pewno wam pokażę kawałeczek relacji z tego, co robiłem. Idziemy właśnie dzisiaj wieczorem na te miejsce. Widzicie ten Mississippi Queen, czyli Królowa Mississippi. Tym statkiem dzisiaj będę właśnie wieczorem płynął. No, zbliżamy się właśnie na statek. Zobaczymy, jak to teraz wygląda. Stoję tutaj przed filharmonią. Pięknie się prezentuje. Więc teraz przyjadę się stateczkiem, posłucham muzyczki. Będzie dużo młodzieży, zobaczymy jak to wygląda. O, pięknie wygląda. Zobaczymy, jak to się wygląda. O, ale pięknie. Przecudownie. Jesteśmy właśnie w środku. Czekam na paru znajomych, którzy się przeprowadzą. Jeżeli nie ma gdzie, nie wiem gdzie wyjść. Ja, muszę mi obejrzeć. Gdyby nas kazał w tym. Thank you.